Naszym gościem jest Paweł Biszczak, zwycięzca ostatniej swojej walki rankingowej w dobrze nam znanej bitwie pod Legnicą. Witam Cię, Paweł. Witam, witam. Jak nastawienie przed dzisiejszą galą? Spodziewasz się wyróżnienia jakiegoś? No tak, samo to, że tutaj jestem, to jest dla mnie wyróżnienie dosyć duże. Także trochę odmienny nastrój, nie jak na zawodach, tutaj przyszliśmy się bawić, więc trochę inaczej i sympatyczniej. Ten mijający 2012 rok był dla Ciebie bardzo udany, rzekłbym nawet najlepszy w karierze. Zostałeś mistrzem Europy w K1, wygrałeś także prestiżowy turniej Grand Prix Russia 2012. Skorygujesz nieco moją opinię, że był to dla Ciebie najlepszy rok, czy jednak podzielisz moje zdanie? Nie, podzielam Twoje zdanie. 2011 i 2012 to są takie przełomowe lata w mojej karierze. W 2011 roku jeszcze godziłem osiągnięcia w K1 z startami w Karate Kyokushin. To było też takie dosyć nieoczekiwane i udawało mi się wygrywać tu i tu. W 2012 skoncentrowałem się głównie na zawodowych startach w K1 i z dużymi sukcesami, tak, z tego, co na pewno słyszeliście. Obiecujesz sobie wiele po 2013 roku? Jakie są Twoje plany? No tak, jedziemy z powrotem do Rosji. Teraz już w roli faworyta będę bronił tytułu Russia Open. No i czekamy cały czas na tą upragnioną walkę o Mistrzostwo Świata. Na dzisiejszy wieczór przygotowałeś sobie już jakąś choreografię do Gangnam Style? Nie, specjalnie się nie przygotowywałem, tak jak mówię, także, ale zabawa zapowiada się przednia, także na pewno będzie super. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Paweł Biszczak.